Koło Radio Maryja zwróciło się z prośbą do Rady, aby podjąć inicjatywę ustawodawczą w celu uzyskania miejsca na multipleksie dla telewizji TVP. Śledząc inne samorządy, no, nie podejmowano tego uchwały, tylko w formie zajęcia stanowiska przez Radę i w takiej treści też porządzili się stanowisko Rady Miejskiej w Starym Rodzie. Jeżeli radni uważają, że należałoby się zająć tym tematem, to wprowadzimy to do porządku obrad i przegłosujemy treść stanowiska. Może przedstawię. Rada Miejska w Starym Rodzie wyraża sprzeciw w związku z podjętą decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nieprzyznania miejsca na multipleksie cyfrowym dla telewizji TVN. Widzowie telewizji TVN to przede wszystkim osoby chore, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne, które czują się niedowartościowane. Dowartościowane mogą uczestniczyć w telewizyjnych nabożeństwach częstochowych. Codzienny apel jasnogródzki, niedzielna msza święta. Oczekujemy zmiany decyzji dotyczącej przyznania telewizji TVN miejsca na multipleksie cyfrowym. Na wniosek Zarządu Koła Radia Maryja przy parafii Przemienienia Pańskiego w Czarnogrodzie do Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej wpłynęło pismo. Zarząd Koła Radia Maryja przy parafii Przemienienia Pańskiego w Czarnogrodzie zwraca się z prośbą do Przewodniczącego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez Radę Miejską w Czarnogrodzie w sprawie poparcia przyznania koncesji telewizji TVN na nadawanie na tzw. multipleksie. Liczymy na wsparcie dla milionów katolików w Polsce i na całym świecie korzystających z tych mediów. I wychodzę naprzeciw temu pismu, na obu komisjach była sprawa przedstawiona. W związku z tym ja treść stanowiska już odczytałem. Jeżeli jest taka wola, to odczytam jeszcze raz. Jeżeli nie, to czy Państwo radni są za przyjęciem tego stanowiska i opuszczenia go, tak powiem, wody. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Rady w celu przyznania telewizji TVN miejsca na multipleksie? Proszę o podniesienie ręki. Na zdanie. Dziękuję bardzo. Już pan przegłosował, to nie wiem, czy sprawa jest niewrócalna, bo jest to wzór pisma. Ja uważam, że odpowiedź jest bardzo uboga, bo tutaj w treści jest tylko przywołanie się, że osoby chore i tak dalej nie mogą skorzystać. Panie burmistrzu, widzieliśmy jeszcze bardziej uboższy. No to chodzi. Ja bym tam to w dalszej części treści nie by pozostało, tylko bym napisał troszkę szersze. Dotyczy wszystkich osób. No bo wczoraj co powiedział, to 90% złożeńca jest katolicki i łoży podatki. I to jest naszym prawem niezbywalnym. Powinna być zwrócić główny akcent w tym piśmie, a nie tylko, że osoby chore czy coś takiego. Także ja bym proponował troszkę też, nie wiem, czy dacie nam możliwość. Rozszerzenia. Zgadzam się. Rozszerzenia tego pisma, potem po innym argumentem. Mnie trochę dla mnie coś taką bardzo stronę argumentacja, że tylko osoby chore mają prawo do tego. Generalnie mówię, takie jakie jest nasze społeczeństwo, jaki charakter jest i tutaj nie robi wielkiej łaski, tak jak wczoraj mówiłem przed kościele, to katolicy są głównymi podatnikami z naszych podatników. Ja też dodam do tego, że myślę, że nie mają tylko prawa oglądać chorzy, tylko wszyscy. No to mamy prawo. Tak ma być to poszerzone. To troszkę wkładać. Rozszerzymy treść pisma, jeżeli jest na to. Dziękuję bardzo za podpowiedź.